Wiele osób zadaje pytanie, zresztą bardzo słuszne, to jak wprowadzić demokrację bezpośrednią w Polsce? No jest to rzecz banalnie prosta, dlatego że wprowadzenie demokracji w Polsce może nastąpić wtedy, kiedy będziemy mieli odpowiednią liczbę posłów w Sejmie, którzy będą chcieli i będą zobowiązani wręcz do wprowadzenia demokracji bezpośredniej jako priorytet ich działalności. Do tego potrzeba nam zaledwie 325 osób, żeby mieć tą większość parlamentarną. To czy nie potrafimy z 30-paromilionowej Polski do Sejmu wprowadzić 325 osób? Naprawdę? Na pewno potrafimy to. Trzeba tylko ludzi poinformować, że takie osoby są i że taka możliwość istnieje. A kiedy ta możliwość istnieje, która jest możliwością niepodważalną, jest możliwością inteligentną, prawną, nie wymagającą żadnych protestów na ulicach, no to są wybory powszechne. Czyli w następnych wyborach powszechnych, kiedy będą komitety wyborcze organizacji, które chcą wprowadzić demokrację bezpośrednią, to wtedy właśnie te organizacje startują z tego samego poziomu, co PiS, co PO, Konfederacja, i wtedy wyścigi do Sejmu odbywają się z tego samego poziomu prawnego, czyli w wyborach. A więc wszystkie te organizacje, nie ma znaczenia, czy to jest PiS, czy Konfederacja, czy organizacje prodemokratyczne, startują z tych samych bloków startowych. A trik jedyny polega na tym, że jeśli zagłosuje odpowiednia liczba na organizacje prodemokratyczne, to wtedy można uzyskać większość. I wtedy wprowadzenie demokracji bezpośredniej jest procesem samym w sobie bardzo łatwym, dlatego że mamy większość. To tak jak w ostatnich wyborach większość zdobył PiS. Dlaczego? No dlatego, że w wyborach zdecydowana większość osób, które głosowały na PiS, głosowały w takiej liczbie, że PiS-owi dało to możliwość wprowadzenia tylu posłów, zdobycia tylu mandatów, że dało im większość. No to co za różnica jest? Nie ma żadnej różnicy. Trik jest w liczbie. I tutaj właśnie ta edukacja, to tłumaczenie, że demokracja bezpośrednia jest, drodzy państwo, dla każdego obywatela. Ona jest dla Kościoła, ona jest dla PiS-u, ona jest dla PO, ona jest dla każdego obywatela polskiego, któremu na sercu leży no, dobro Polski. Czasami są zarzuty takie, które mówią, że demokracja bezpośrednia to utopia. Ja wtedy oczywiście żartobliwie odpowiadam, to bardzo proszę, zwróćcie się do rządu szwajcarskiego i do Szwajcarów i powiedzcie, że od 153 lat żyjecie w utopii. Wy o tym nie wiecie, to przywróćcie w Szwajcarii system rewelacyjny, fantastyczny, jaki mamy w Polsce. No przecież wtedy Szwajcarzy zabiją tego kogoś śmiechem. Ja oczywiście żartuję, ale powiedzenie, że jest to utopia w momencie, kiedy demokracja bezpośrednia funkcjonuje w Szwajcarii i w kilku innych krajach, no to jest trochę nieporozumieniem, brakiem, kompletnym brakiem wiedzy na ten temat. Poza tym, jeżeli ktoś rzuca tego typu hasła, utopia, nie da się albo coś takiego, to ja bardzo uprzejmie proszę o to, żeby ten ktoś to uzasadnił i udowodnił, że to jest utopia. Czyli jeżeli ktoś mówi, że to jest utopia, czyli mówi tak, to ja już wolę zostać przy tym systemie partyjniackim, który doprowadza w tej chwili Polskę do ruiny i za chwilę do prawdziwej nędzy. To jeśli tak chce, to można zrobić albo wprowadzić demokrację bezpośrednią, albo nie wprowadzić. Można coś zrobić, albo nie robić nic i czekać, że będzie lepiej. Następne pytanie, które bardzo często jest zadawane, to takie pytanie przyziemne. Co nam da demokracja bezpośrednia? No tutaj można by dyskutować na ten temat bardzo długo, ale przede wszystkim można powiedzieć, da nam wolność.
Dlaczego? Dlatego, że da Polakom możliwość decydowania o swoim losie. Tak, jak w tej chwili tego nie mamy. Jednym z przykładów pogwałcenia praw Polaków jest podpisanie właśnie traktatu lizbońskiego. Bo traktat lizboński spowodował w sposób praktyczny zrzeczenie się suwerenności naszego państwa. I teraz pytanie, czy ktoś, naród polski, pytał o zgodę? No, takiej zgody nigdy nie było. Więc dokonano czegoś poza plecami Polaków, poza możliwością zapoznania się, jaka byłaby wola Polaków, jaka byłaby wola narodu polskiego. Tego nie było, a więc podpisanie traktatu lizbońskiego w kontekście całości jego funkcjonowania bez zgody narodu jest nielegalne. Bo za nasz los, czy o naszym losie decydują gdzieś tam czasami 5 osób, czasami 20, ale w zdecydowanej większości decydują korporacje. Korporacje, o tym wiemy. W przypadku demokracji bezpośredniej to my decydujemy o ustawach, a nie przekupni politycy, którzy wprowadzają ustawę, bo zostali opłaceni przez korporacje. W związku z tym to zjawisko by zniknęło. Druga sprawa, tych spraw jest naprawdę bardzo wiele. Odzyskujemy nasze media narodowe, czyli mamy media pod kontrolą społeczną, pod kontrolą narodu, więc znika z automatu, znika cenzura prewencyjna. Jeżeli popatrzymy na przykład na stronę gospodarczą, to wracamy do ustawy Wilczka. Co to oznacza? Oznacza absolutną wolność działalności każdego obywatela, który działalność gospodarczą chce założyć. Ja tu państwu, szczególnie tym młodym, przypomnę, że na początku transformacji, kiedy przechodziliśmy właśnie z jednego ustroju w drugi, wprowadzono ustawę Wilczka. Co ona dawała? Ona dawała to, że każdy obywatel mógł rozpocząć działalność gospodarczą na zasadzie takiej, co nie jest zakazane, jest dozwolone. Wszystko jest dozwolone, co nie jest zakazane. Następnie poszczególne rządy okroiły to na mocy 220 ustaw, które spowodowały wprowadzenie koncesji, reglamentacji, a to jest działanie koruptogenne. Dlatego, że korupcja jest spowodowana tymi właśnie zmianami w tej ustawie, bo ktoś gdzieś musi mieć koncesję na coś. Wprowadzenie ponowne ustawy Wilczka spowodowałoby wybuch przedsiębiorczości w Polsce. Druga sprawa, jeżeli przyjrzymy się właśnie dobrom, które mamy jako dobra narodowe, czyli mówimy tutaj o wszystkich kopalinach, wszystkich tych sprawach związanych z tym, co mamy pod ziemią, no to drodzy państwo, to już mogę powiedzieć tak. Dzięki demokracji bezpośredniej są do wzięcia pieniądze, niewyobrażalne pieniądze. I mając wprowadzoną demokrację bezpośrednią, to my z tych zasobów po raz pierwszy moglibyśmy korzystać. Tak jak w tej chwili nie możemy korzystać, bo siły wyższe nam na to nie pozwalają. W przypadku, kiedy to naród decyduje o tym, to te zasoby byłyby uruchomione i, jak mówimy, są pieniądze do wzięcia niewyobrażalne, albo dojdzie do tego, że stracimy to wszystko, jeśli nie wybierzemy demokracji bezpośredniej. Tutaj pan Krzysztof Tytko jest wybitnym autorytetem w tej dziedzinie, dlatego że on posiada największą w Polsce wiedzę właśnie na temat odnośnie zasobów, jakimi Polska dysponuje. Czy to są zasoby
dotyczące węgla czy innych minerałów, pierwiastków ziem rzadkich, ropy naftowej, to pan Krzysztof Tytko jest największym autorytetem i skarbnicą wiedzy na ten temat. Mamy jeszcze inną możliwość, a mianowicie taką, że oddłużymy państwo. I tutaj pan z kolei Wojciech Dobrzyński opracował cały system wprowadzenia waluty lokalnej. To jest ogromny temat, ale on spowodowałby niebywały wzrost bogactwa każdego polskiego obywatela. To wszystko są systemy, gdzie możemy to użyć. Naturalnie możemy zadbać wtedy o rolnictwo. Rolnictwo, jak wiadomo, jest dewastowane i jest niszczone, a w sytuacji demokracji bezpośredniej to właśnie o rolnictwo mogliby zadbać sami obywatele, bo chore rolnictwo to chore społeczeństwo. Można by uporządkować w końcu sprawy związane z sądownictwem, z prokuratorami, z bestialstwem urzędów skarbowych i tak dalej, i tak dalej. Oświata, przecież oświata w Polsce leży. Poziom oświaty w Polsce jest tragiczny. Dzięki temu, że to Polacy by decydowali o tych wszystkich rzeczach, można by do tego wrócić i zacząć edukować dzieci na bardzo wysokim poziomie, na którym kiedyś właśnie była oparta cała oświata w Polsce. Dlatego, że oświata w Polsce kiedyś stała na bardzo wysokim poziomie. To, że było to w systemie socjalistycznym, to jest nieważne. Ważne jest to, że polskie dzieci były kształcone na najwyższym poziomie światowym. I my to wszystko straciliśmy. Jest wiele, wiele tego typu rzeczy, które można byłoby uporządkować, mając właśnie demokrację bezpośrednią. Zdrowie. Przecież nie można mówić o tym, że społeczeństwo polskie będzie gotowe do czegokolwiek, jeśli będzie chore. A my w tej chwili mamy ustawę, która czeka na wprowadzenie do Sejmu pod głosowanie i nikt tej ustawy nie chce wprowadzić. A ustawa jest bardzo prosta. Ona mówi o tym, że lekarz ma prawo wyboru terapii za zgodą i w porozumieniu z pacjentem. Co by to dało? To by znowu dało nam to, że miliony Polaków odzyskałoby zdrowie, odzyskałoby życie, czy uratowano by życie, już w tej chwili mogę powiedzieć, rzeczywiście milionom Polaków. No i gdyby zrobić właśnie tak, że lekarz podejmuje decyzję, to lekarz decyduje o terapii, a w tej chwili decydują o tym koncerny farmaceutyczne. I w warunkach demokracji bezpośredniej taka nowelizacja ustawy byłaby możliwa, a co ona by nam dała? No dałaby miliardowe oszczędności w Narodowym Funduszu Zdrowia, który w tej chwili no, jest w stanie niemalże bankructwa. A więc tutaj korzyści jest cała masa. Co najważniejsze, to te korzyści dotyczą głównie młodzieży. Bo to, o czym my mówimy teraz, wymagać będzie czasu. To nie jest proces zero-jedynkowy, że dzisiaj wprowadzamy demokrację bezpośrednią i już na drugi dzień jesteśmy milionerami każdy z nas. No, nie jest tak. Zresztą wspomniany wcześniej pan Krzysztof Tytko opracował system podziału zysków z tych wszystkich projektów, jakie możemy uruchomić w Polsce, pomiędzy Polakami, a więc Polacy by czerpali w sposób bezpośredni zyski finansowe, jeśli chodzi o tą stronę monetarną, o niesamowicie wysokich dywidendach, bo to tak trzeba byłoby przyjąć. Dlatego, że Polska jest tak niesamowicie bogatym krajem, że gdyby te dobra były uruchomione, to na każdego Polaka przypada parę milionów złotych. I gdyby te projekty trwały w czasie, no to wtedy pracujemy sami na siebie,
Nie bierzemy kredytów, bo nie zachodziłaby wtedy potrzeba brania kredytów. Nie trzeba byłoby żebrać w Unii Europejskiej o jakieś fundusze. Po co? My moglibyśmy tą Unię Europejską kupić, bo może powiem coś takiego paradoksalnego, ale proszę popatrzcie. Jeżeli wziąć pod uwagę niewyobrażalne bogactwo Polski, czyli potencjał Polski, biorąc pod uwagę nie tylko kopaliny i tak dalej, ale biorąc pod uwagę również ogromny potencjał intelektualny, jaki istnieje w Polsce, to Polska pod tym względem przyćmiłaby kompletnie Szwajcarię. Dlaczego? Szwajcaria jest bardzo bogatym krajem, ale głównie bogactwo Szwajcarii polega na obrocie czyimiś pieniędzmi. Na tym polega główne bogactwo Szwajcarii, o czym wszyscy wiemy. Natomiast bogactwo Polski byłoby wypracowane przez Polaków dla Polaków. I tutaj mówimy o kwotach wręcz niewyobrażalnych, ale to jest wszystko możliwe, bo przecież te złoża, o które mamy, one nie znikają, one nie znikły, one są i one będą, tylko chodzi nam o to tutaj, żeby młodzi Polacy, młodzi ludzie pracowali właśnie na rzecz swoją własną przede wszystkim i na rzecz Polski, bez brania kredytów, bo wtedy, w takim przypadku, kiedy państwo by generowało tak nieprawdopodobne bogactwo, to po co nam brać? My możemy kredytów udzielać. Jeżeli popatrzymy na przykład na stan energetyki naszej, która jest w tej chwili w katastrofalnym położeniu, to przy uruchomieniu tych bogactw, o których wcześniej mówiliśmy, to my moglibyśmy energię sprzedawać. Sprzedawać z ogromnym zyskiem. A gdzie byłby przekazywany ten zysk? No właśnie do funduszu rozdzielającego te pieniądze dla wszystkich Polaków, którzy by mieli swój udział w tym zysku. A to właśnie Krzysztof Tytko pokazał państwu. W związku z tym my mamy do czynienia z tym, że wprowadzenie demokracji bezpośredniej spowodowałoby przeogromne bogactwo Polski i niebywałe bogactwo obywateli polskich. Jest jeszcze jeden temat, który krąży w przestrzeni od wielu lat. Wiemy o tym, że Polska została rozprzedana, została rozgrabiona, została okradziona i nikt za to nie ponosi odpowiedzialności. Dlaczego? Dlatego, że obowiązuje stara zasada, która została wprowadzona wtedy, kiedy Wałęsa dogadał się z Kiszczakiem, czyli wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych. I to jest tak już ponad 30 parę lat. W związku z tym te wszystkie wypowiedzi, które słyszymy w przestrzeni medialnej, trzeba ich rozliczyć z tego czy z tamtego. Trzeba ich za głowę złapać i rozliczyć i postawić pod sąd. Nie jest to dzisiaj możliwe i nigdy nie będzie możliwe, kiedy będziemy mieli koalicję rządową składającą się z partii lub będziemy mieli partię rządzącą. Natomiast kiedy naród będzie miał nad tym kontrolę, to tych wszystkich rozliczymy co do złotówki. Chyba że to są złotówki, które nagle wyparowały i nikt ich teraz już nie może się doliczyć. Ale demokracja bezpośrednia daje nam możliwość rozliczenia wszystkich oszustów i złodziei, którzy rozkradli Polskę do tej pory. Pojawiają się też informacje takie, że w przypadku demokracji bezpośredniej, jak w referendum ludzie zechcą, żeby ich szczepić, to będą szczepieni. No, to nie jest dokładnie tak. Ludzie są szczepieni dlatego, że nie rozumieją ciemnej strony tego zagadnienia. Dlaczego? Bo media o tym nic nie mówią. Profesorowie medycyny występujący jako celebryci nie mówią ani jednego słowa.
Natomiast w przypadku demokracji bezpośredniej, gdyby zostało takie zadane pytanie, czy chcemy się szczepić, czy nie, to musiałoby to być połączone zawsze z szeroką akcją informacyjną. A tego właśnie teraz brak, dlatego że informacje, jakie dostajemy na ten temat, są jednostronne. Szczepionki są dobre i dlaczego? No bo są dobre. A nikt nie tłumaczy tego drugiego zagadnienia. Gdyby to zagadnienie ciemnej strony szczepionek było wytłumaczone narodowi polskiemu, to naród wtedy, wydaje mi się, podjąłby decyzję właściwą. I tutaj znowu te pytania dotyczące tych szczepionek dotykają konwencji praw obywatela, która mówi wyraźnie, że nie wolno czegoś takiego robić. Kiedyś konsultowałem ten problem z panem profesorem Matyją i on mi powiedział, że w związku z podpisanymi zobowiązaniami międzynarodowymi, między innymi mowa jest o tej konwencji, nie wolno jest, niemożliwe jest poddanie pod głosowanie w referendum jakiegokolwiek zabiegu na człowieku medycznego. W związku z tym wiem, że są pytania dotyczące, a jeśli przegłosujemy, że będziemy się chcieli szczepić, to będziemy się chcieli szczepić. To nie może wejść nawet pod głosowanie w referendum, dlatego że to my, Polacy, podpisaliśmy właśnie tą konwencję, która tego zabrania.